warto ryzykować. No nic, niczego ważnego nie ma bez ryzyka. Gdyby wszystko przychodziło tak bez ryzyka łatwo, no to wszyscy byliby wielkimi artystami. Każdy artysta byłby Picassem, prawda? Zarabiałby miliony dolarów i tak dalej, i tak dalej. No. A ja kończyłem architekturę, zaczynałem swoje pierwsze plakaty robić w akademiku, w pokoju wielkości stołu jadalnego, gdzie mieszkało 5 osób. I musiałem tam za tym stole jadalnym znaleźć miejsce, żeby ten plakat zrobić, czy potem ten rysunek, czy tak dalej. W związku z tym dla mnie obojętne, gdzie ja pracuję, tak naprawdę mówiąc. Potrafię robić to wszędzie, nawet w samolocie. Ale ciągle marzę o tym cały czas, nigdy go nie miałem, żeby mieć jakiś ogromny loft, taki jak właśnie w Soho w Nowym Jorku. Duże okno. Kiedyś miałem taki loft, właściwie wynajmowałem takie dwa lofty przez parę lat w Nowym Jorku. Na spółkę z jakimiś innymi moimi kolegami. No jak byłam mała, to chyba chodziłam do pracowni i tam malowałam, czy tam coś tak robiłam, ale właściwie to później tata pracował, miał pracownię daleko z domu, więc chodziłam do szkoły, że nie było takiej okazji, żeby tam siedzieć cały czas, obserwować i uczestniczyć. No, mnie się podoba to, że ona ma taką naturalną lekkość na przykład rysunku, co ja nigdy nie miałem. Żyć z tego jest potwornie ciężko. I raz na jeden na milion wychodzi, to znaczy rzeczywiście mnóstwo się musi na to składników złożyć, żeby ale jeżeli to się uda, to nie ma porównania do żadnego innego życia, uważam. Czyli po prostu z jednej strony nagroda jest ogromna, a z drugiej strony ryzyko, że się nie powiedzie, jeżeli się nie powiedzie, to jest tragedia. No ale to ktoś pięknie powiedział, no, że agonia i ekstaza to jedno.